Dzień dobry Państwu, witam w tradycyjnym programie Przegląd Prasy TV Myśl Polska i w tradycyjnym składzie kolega Przemysław Piasta z Biblioteki Raczyńskich. Dzień dobry, witam kolegę, witam Państwa. Jan Gelgard z Biblioteki w Nieborowie. Ja proponuję, proszę kolegi, żebyśmy dzisiaj i trochę o Polsce i zagranicy, no nie unikniemy pewnie też tematów wschodnich, ale i wyborów w Stanach Zjednoczonych. Co prawda nasz program będzie w dniu wyborów, więc jeszcze jak Państwo będą oglądać, to jeszcze nie będziemy znać wyników, ale bardzo ciekawe znaleźliśmy teksty dotyczące jak prasa ta mainstreamowa podchodzi do tych wyborów. Ale ja bym zaczął, jeśli można, od artykułów w dodatku do Rzeczpospolitej plus minus. Proszę zobaczyć, to jest okładka dodatku, który ukazuje się w piątek, sobota, niedziela. A artykuł jest pod, proszę Państwa, oczywiście takim mrożącym krew w żyłach tytule Polska na celowniku Rosji. Tomasz Piechal, to jest były, proszę Państwa, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. No i główna teza, jaki to jest celownik, prawda? No oczywiście niedosłowny, chodzi o propagandowy. Rosyjskie władze, pisze Piechal, patrzą na nasz kraj nie tyle przez pryzmat jego obecnej siły, ile raczej potencjału i historii. W optyce Kremla jesteśmy więc przede wszystkim wrogiem i stałym zagrożeniem. Jak to przeczytałem, to od razu sobie tak skojarzyłem i vice versa, no bo coś z czegoś wynika. Ale o co chodzi w tym artykule? On podaje różne przykłady właśnie tej tezy wyjściowej. Oczywiście zaczyna od niedawnej decyzji polskich władz o zamknięciu konsulatu, o aktywności dywersantów. Do tego jeszcze wrócę przy omawianiu innego artykułu. Dzisiaj jesteśmy atakowani jako sojusznik Ukrainy, ale czy możliwe jest, że w niedalekiej przyszłości to my będziemy dla Rosjan głównym celem agresji? Pyta Piechal. I tutaj zaczyna się sekwencja no, takich przykładów, które moim zdaniem są całkowicie chybione, które mają popierać tą tezę, że dla Rosji to nie tyle Ukraina, co my jesteśmy głównym wrogiem i celem. Bo na przykład taki podaje tutaj przypadek, że główne święto ZSRR, czyli przypominam, to była rocznica rewolucji październikowej, która była przypadała na 7 listopada, zastąpiono świętem zwycięstwa nad Polakami. Jednym z punktów na mapie putinowskiej mitologii miało się stać wydarzenie sprzed 400 lat, gdy po kilkuletniej okupacji udało się Rosjanom wygnać stacjonujące na Kremlu wojska Rzeczypospolitej. I tu moja pierwsza uwaga. To święto zostało wprowadzone na początku rządów Putina, kiedy relacje polsko-rosyjskie wcale nie były złe, a celem wprowadzenia tego święta było odejście od święta rewolucji październikowej. Czyli nie wiem, Piechal by chciał, żeby to dalej 7 listopada, czyli rewolucja październikowa była świętem narodowym Rosji. I wcale nie było to wymierzone w Polskę, tylko generalnie znaleziono tutaj takie wydarzenie, które pokazywało jakby otrząsanie się Rosji z zagrożenia, które płynie, uwaga, z Zachodu szeroko pojętego. O Polsce tam no jakby Polska musi oczywiście występować w kontekście tego święta. Przypomnę, to był rok 1612, ale to nie było celem. Polacy stają się tutaj symboliczną emanacją wrogiej cywilizacji łacińskiej, która czeka na osłabienie Moskwy, aby uderzyć, zniszczyć to państwo. Przypomnę, to był początek rządów Putina, kiedy jeszcze obowiązywał reset, były dobre relacje. Potem podaję jeszcze dwa filmowe przykłady, a więc na ekrany rosyjskich kin trafił w roku 2007 film 1612, w którym można było zobaczyć pełen wachlarz klasycznych stereotypów na temat polskich panów, okrutników, wyzyskiwaczy, ciemiężycieli, ruski lud, siejących spustoszenie i grabieże. Tutaj dodam tylko, że wydźwięk tego filmu wcale taki nie jest. Przypomnę, tam Michał Żebrowski gra rolę no, hetmana, tam nie jest powiedziane wprost, że to jest Chodkiewicz, ale tak możemy się domyślać, który akurat dla oglądających ten film był główną atrakcją, bo to był taki, no, nazwijmy, twardziel, może i okrutny, ale jednocześnie odważny i podobno w tych kinach rosyjskich to te kobiety
głównie chodziły na Żebrowskiego. Poza tym nie jest to przedstawione w tym filmie jako panów okrutników i wyzyskiwaczy ciemiężących ród, ruski lud, bo film no, jakby ma bardziej rozłożony akcent. Ja przypomnę, że producentem tego filmu był Nikita Michałkow, znany reżyser, który obecnie jest zwolennikiem Putina. I wreszcie on podaje jeszcze jeden film. Zekranizowano powieść Taras Bulba. Przypomnę, to jest Gogola, który pokazywała Polaków w jeszcze gorszym świetle. To jest prawda. Taras Bulba jest filmem bardziej antypolskim niż 1612, który jest bardziej taki metaforyczny, pokazujący no, na przykład polską husarię, co może nam się podobać. Ale generalnie te przykłady są moim zdaniem bardzo słabe, bo ja bym mógł wymienić co najmniej 10 przykładów polskich filmów, polskich publikacji, które to dopiero przedstawiają Rosję i Rosjan jak w wachlarzu klasycznych stereotypów, tak to jak pisze autor. Ale on o tym nie pisze, że to, co rosyjska kinematografia czy polityka historyczna stosuje wobec Polaków, to jest to reakcja na skrajną, ordynarną rusofobię, która u nas ma się bardzo dobrze od bardzo wielu lat. Czyli krótko mówiąc, autor tutaj całkowicie chybia. Ale moim zdaniem najciekawsze w tym artykule jest to, czy rzeczywiście, bo mówimy teraz już o propagandzie obecnej, czy rzeczywiście Rosja bardziej się boi nas niż Ukrainy i czy uważa, że to Polska chce odbudować imperium, tak jak było w XVI czy w XVII wieku. I tutaj on tak wskazuje. Juliusz Mieroszewski pisał, o ile Rosjanie Ukraińców nigdy nie doceniali, nie doceniają ich nadal, o tyle zawsze przeceniali i nadal przeceniają Polaków. Widzą nas zawsze jako rywali aktywnie lub tylko potencjalnych, niemniej jednak zawsze rywali. To jest oczywiście wypowiedź Mieroszewskiego, publicysty kultury, który no, pisał to w latach, ja wiem, chyba 60. Natomiast, proszę Państwa, tutaj clue tego artykułu jest takie, że Rosja uważa, że celem głównym polityki wschodniej Polski jest odbudowa imperium, czyli pierwszej Rzeczypospolitej. Czyni to na przykład Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, który pełni teraz rolę trochę takiego trola propagandysty, gdzie on twierdzi właśnie, że Polska chce być imperium i autor twierdzi, proszę Państwa, że są to, no, przeceniają nasze możliwości. Tutaj bym się z nim może i zgodził, że przeceniają nasze możliwości, albo jest to tylko wojna propagandowa, ale z drugiej strony trzeba tutaj też sobie jasno powiedzieć, że są u nas w Polsce publicyści, środowiska, które wprost nawiązują do idei polskiego imperium z XVI i XVII wieku. Są to czasami również politycy, którzy mówią, to jest wzorzec, więc teoretycznie dajemy paliwo do takiej propagandy, aczkolwiek zgadzam się, że nasza misja na wschodzie skończyła się już dawno i niczego tam dobrego nie osiągniemy. Ostatnio tutaj w artykule w Myśli Polskiej cytujemy Wojciecha Wasiutyńskiego, który przestrzegał przed tym, żeby się pchać, czy też wchodzić w konflikt między Rosją a Ukrainą jako jedna ze stron. Tym niemniej kończy artykuł tak. Rosyjskiego apetytu na poskromienie Polski, a może nawet podporządkowanie jej sobie, nie można lekceważyć. Pozostaje nam zachować czujność i ze wszystkich sił dbać o nasz rozwój oraz wzmocnienie sił obronnych. Gdyż tylko argument siły jest argumentem, który przemawia do Rosji. Nie tylko Polska silna i zjednoczona, a nie słaba i podzielona, będzie mogła czuć się bezpiecznie. No zakończył typowo sanacyjnym stylu, silni, zwarci i gotowi. Żadnych wniosków, te o których ja mówiłem, że no niewątpliwie zmiana akcentów rosyjskiej polityki historycznej i zmiana postrzegania Polski jest wynikiem naszej dosyć ordynarnej propagandy, która trwa wiele lat. Ja tu nie chciałem wymieniać tych filmów, ale żeśmy kiedyś mieli omawiać film Powstaniec 1863 o księdzu Brzusce, no to tam nie ma żadnego normalnego Rosjanina. Sami degeneraci, pijacy i
i złoczyńcy. Porównując to z obrazem z Hetmana Chodkiewicza w filmie 1612, no to on wypada jako, no nieomal, proszę Państwa, jako James Bond. No, tak to wygląda. Ale jaki jest mój wniosek końcowy? A mianowicie, że my dalej nie potrafimy dostrzec skutków i przyczyn. To znaczy, że jest jakaś akcja ze strony Rosji i ona ma jakieś praźródło i nigdy nie widzimy winy u siebie. Zawsze, i ja uważam w ogóle, że to był cel polskiej polityki, żeby taka narracja w Rosji się pojawiła. Czyli to, co pisze w książce Rosyjski syndrom, że my nie uważamy, że jakiś Rosjanin może być, nie wiem, przyjaźnie do Polski, neutralnie. Dla nas symbolem Rosjanina jest Murawiew-Wieszakiel z okresu powstania styczniowego. Nie tolerujemy innych, a jak się pojawia taki, no, bardziej przyjazny, to jest traktowany ze skrajną podejrzliwością. Także tyle, bo będę miał jeszcze dogrywkę w kontekście no, nazwijmy, strachów wschodnich. No, kolega faktycznie się rozgadał, całkiem jak nie kolega. Natomiast to ja mam coś do dodania. Przede wszystkim widziałem ten film 1612. Bardzo dobry film. Zupełnie nie wiem, o co są pretensje. Nareszcie Polacy zostali przedstawieni jako twarde charaktery, a nie jakieś fajdłapy, pięknoduchy, którzy sami nie wiedzą za bardzo, o co im chodzi. Tak jak sami się przedstawiamy w polskim kinie narodowo-cierpiętniczym, w którym to polskim kinie narodowo-cierpiętniczym główny bohater jest rozdarty, a najlepiej, żeby umarł na końcu i to bez sensu, to wtedy to będzie kino doskonałe. Ale no po co komuś takie kino? Nareszcie obejrzałem sobie Polaków, którzy twardo realizują narodowy interes. Fantastyczne kino w ogóle. Dobra gra aktorska, dobra reżyseria. Polecam Państwu ten film. Bardzo dobry film. A że nie jesteśmy przedstawiani na całym świecie jako superbohaterowie, no nie jesteśmy. Umówmy się, że na początku wieku XVII, czy tym bardziej wieku XVI, Polska miała swoje imperium. Mieliśmy swoje 5 minut w tamtym czasie. Dziejowe zmagania przegraliśmy, przegraliśmy je z Rosją, czego Rosji nigdy nie wybaczyliśmy. I tu jest istota problemu, bo dzisiejsza Polska, rzecz jasna, nie ma nawet cienia potencjału na budowę imperium, nawet mikroimperium o znaczeniu lokalnym. Ale gdzieś w głębi serca, czy w głębi ducha dużej części Polaków, nawet tych, którzy sami przed sobą się do tego nie przyznają, ten kompleks utraconego imperium, utraconej szansy na budowę tego imperium, a może nawet globalnego imperium, bo geopolityka nam wówczas sprzyjała, zostały przez naszych przodków zmarnowane. Nie dlatego, szanowni państwo, że mogliśmy Rosję podbić, ale mogliśmy ją kulturowo wchłonąć, tak jak wcześniej wchłonęliśmy Litwę. Ta okazja została zaprzepaszczona w okresie panowania jeszcze Zygmunta III Wazy, czy na początku panowania Władysława IV, chociaż wtedy to już raczej była musztarda po obiedzie. A zatem ten kompleks, potężny kompleks ciągle gdzieś w Polakach tkwi, ciągle ich napędza. I wszystkie te głupawe, powiedzmy sobie szczerze, obrażające inteligencję czytelnika teksty o tym, jacy Rosjanie są podli, brudni, niedouczeni, niewykształceni, niekulturalni, nie wynikają ze stanu faktycznego, ale wynikają właśnie z tego naszego gigantycznego kompleksu. A przecież powinno być, szanowni państwo, dokładnie na odwrót, bo jeśli przegraliśmy dziejową rywalizację na jakimś etapie dziejów z takim właśnie szczególnie podłym, brudnym, niedouczonym, niekulturalnym narodem, to jeszcze gorzej świadczy o nas, no bo skoro przegraliśmy z takimi patałachami, to znaczy, że na dobrą sprawę przegrać mogliśmy z każdym. No ale tego rozumienia nie ma i tutaj długo tego rozumienia nie będzie. My od dawien dawna wychodzimy z założenia, że kiedy poczuwamy się do imperialnej misji, do budowy Wielkiej Rzeczypospolitej, powinniśmy wtedy usiąść w kącie i siedzieć w tym kącie tak długo, aż nam przejdzie, stojąc na stanowisku polityki realnej. I na takim stanowisku polityki realnej stanął profesor Lech Marzewski w najnowszym tekście tygodniku Do Rzeczy, polsko-rosyjski modus vivendi. Tu widzimy ten tekst, a teraz jeszcze na chwilę okładka tygodnika Do Rzeczy. Tekstem z okładki się nie będziemy zajmować, bo babranie się w tak zwanej wojnie polsko-polskiej zostawiamy tym, którzy robią to zawodowo. My natomiast zajmujemy się tym, co jest istotne i tym, co jest ciekawe, a czymś takim właśnie zajmuje się Lech Marzewski. Czy jesteśmy w stanie ułożyć realnie relacje polsko-rosyjskie? To jest istota pytania postawionego w tym tekście. Pytania jak zwykle dobrego i jak zwykle trafnego. Dajmy na chwilę głos autorowi. Cytuję.
W wojnie toczonej na południowy wschód od naszych granic zanosi się na zwycięstwo Rosji nad Ukrainą. Czy w tej sytuacji Polska miałaby ograniczyć się do zapowiedzi generała Wiesława Kukuły, szefa sztabu generalnego, wygłoszonej do podchorążych wojsk zmechanizowanych, że przyjdzie im walczyć za Polskę po zwycięstwie, wracając do kraju? A może w grę wchodziłby jakiś rodzaj polsko-rosyjskiego modus vivendi? Jak ono miałoby wyglądać? Kto miałby tego dokonać? Ale czy owo porozumienie jest w ogóle możliwe? No i na te wszystkie pytania postawione na początku Lech Marzewski stara się nam odpowiedzieć, czyli to w sposób zasadniczo umiejętny i z większością jego tez przychodzi mi się zgodzić. Przede wszystkim należy stanąć na gruncie faktów, bo z faktami nie ma co polemizować. Przegraliśmy nasze kresy. Utraciliśmy je w sposób bezpowrotny. I dopóki tego nie przyznamy sami przed sobą, dopóki nie uznamy, że Polska nie ma tam już żadnych interesów, że nie zbuduje tam żadnej strefy wpływu, ciężko będzie nam dojść do jakiegokolwiek ładu z Rosją. Bo cały czas chodzi państwo zasadniczo o to samo, o ziemię dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i dominację nad tymi ziemiami. Jeśli uznamy, że Polska jest tak potężnym graczem, że jest w stanie rzucić Rosji wyzwanie o dominację na tym obszarze, no to wtedy jesteśmy skazani na powtarzanie błędów obecnej i przeszłej polityki polskiej. Jeśli natomiast uznalibyśmy nasze dezinteresmon na tym terenie, no może nie dezinteresmon pełne, mamy tam w końcu całkiem sporo miejscowych Polaków, mamy tam sporo dorobku kulturalnego pozostawionego właśnie za granicą, no ale to jednak nie jest polityka bieżąca. Zatem gdybyśmy ograniczyli nasze zainteresowanie do takiego właśnie wąskiego wycinku, oznaczałoby to praktycznie zamknięcia jakiegokolwiek pola konfliktu z Rosją. Wtedy byłaby możliwość po prostu porozumienia się z Rosją i funkcjonowania na zasadzie normalnego, przynajmniej względnie normalnego sąsiedztwa. Bo Rosja, szanowni państwo, jest państwem, jakim jest. Jest państwem zdecydowanie innym niż nasze państwo. Zresztą niewiele jest państw z sobą identycznych i tożsamych. Za jedne rzeczy możemy Rosjan cenić, inne rzeczy budzą naszą konsternację i zdziwienie. Nie zmienia to jednak faktu, że ta retoryka i że Rosja to jakiś taki szczególnie kuriozalny, diaboliczny twór, jest po prostu retoryką bzdurną, w którą nie ma co wierzyć. Marzewski bardzo dużo miejsca w swoim tekście poświęca groźbie współpracy niemiecko-rosyjskiej. To jest jeden z tych aspektów, w których nie do końca się z autorem zgadzam. Bo ile, jeśli taka współpraca wymierzona jest w interes Polski, wtedy rzecz jasna naszym żywotnym interesem jest tą współpracę w miarę naszych możliwości torpedować czy ograniczać. Jednak nie każda współpraca niemiecko-rosyjska musi być wymierzona przeciwko Polsce. Chociażby współpraca gospodarcza. Ze względu na lokalizację Polski pomiędzy Rosją a Niemcami, przy współpracy gospodarczej Niemiec czy szeroko rozumianej Europy Zachodniej i Rosji, Polska, będąc aktywnym i asertywnym graczem, może zyskiwać, tak jak zyskuje każde państwo transferowe. I jest to jak najbardziej realna i możliwa wizja. Na koniec Marzewski pyta, czy możliwe w ogóle jest tego rodzaju porozumienie. Stawia raczej pesymistyczną diagnozę, bo tego typu porozumienie byłoby realne, jeśli wyszłoby ze strony środowisk tak zwanych patriotycznych, czyli środowisk w tej chwili najbardziej obsesyjnie antyrosyjskich. Tylko wtedy byłoby ono realne i tylko wtedy mogłoby posiadać mocną podstawę, mocny fundament społeczny. Ale obecnie, po całych latach grzania tak zwanej smoleńskiej retoryki czy smoleńskiej agendy, a szczególnie po roku 22, kiedy ze strony polskich polityków i publicystów, w kierunku polityków i publicystów rosyjskich, ale co gorsze całego narodu rosyjskiego, padają wręcz wściekłe i kuriozalne ataki, wizja ułożenia sobie w rozsądny sposób relacji z Rosją wydaje się niezwykle mało prawdopodobna. Ale szanowni państwo, tutaj ja wleję w wasze serce odrobinę optymizmu. Historia nie jest zdeterminowana i to nie jest tak, że to, co wydaje nam się dzisiaj oczywiste, musi równie oczywiste wydawać się jutro, jak i pojutrze. Być może w nowej geopolitycznej układance, być może w nowej geopolitycznej architekturze bezpieczeństwa, kiedy te wszystkie czynniki determinujące negatywną i agresywną postawę Polski wobec Rosji, przede wszystkim czynniki po stronie państw zachodnich, państw anglosaskich,
ulegną niwelacji czy całkowitemu wyciszeniu, wtedy jest szansa ułożyć sobie pewne rzeczy od nowa. Cóż, jak mawiał klasyk, póki piłka w grze i tak dalej. Dziękuję bardzo. Jeżeli ten film podoba się Państwu, to prosimy pamiętać o polubieniu go, udostępnieniu znajomym oraz subskrypcji kanału Myśl Polska TV. Proszę koniecznie kliknąć dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jesteśmy także dostępni na platformach Facebook, Telegram oraz TikTok, gdzie znajdziecie Państwo krótkie materiały do udostępniania. Dziękujemy. Dziękuję. Ja też czytałem ten artykuł i uważam, że rzeczywiście tylko ten aspekt rosyjsko-niemiecki to jest taka trochę polska obsesja. Pakt Ribbentrop-Mołotow, dogadują się ponad naszymi głowami. No wreszcie zacznijmy myśleć o tym, że nasze położenie jest takie, jakie jest i można z niego wyciągnąć korzyści. Ja przypomnę, że te historyczne porozumienia rosyjsko-niemieckie rzeczywiście były wymierzone w Polskę i kończyło się to wymazaniem Polski z mapy Europy, ale dzisiaj jest to niemożliwe. Ja myślę, że też, że Rosja wcale się nie obawia to, że my, nie wiem, zdobędziemy jakieś wpływy na dawnych kresach, bo wiemy, że tam teraz są państwa, które są negatywnie do tego nastawione. Ja przypomnę wielką ideę polsko-ukraińskiego państwa, którą sformułowali politycy polscy w euforii tej wojennej 2022 roku. Dzisiaj nic po tym już nie ma. Nic, nawet się zastanawiają poważni nawet publicyści czy politycy, czy czasem Ukraina nie jest naszym poważniejszym wrogiem. Ja uważam, że Rosję denerwuje to, że my staliśmy się bezwolnym narzędziem anglosasów w polityce antyrosyjskiej. To znaczy, o ile w wiekach poprzednich to była nasza polityka wobec Rosji, która, jak rzeczywiście film 1612 pokazał, była Polska była mocarstwem, to dzisiaj jesteśmy no, narzędziem większych niż my. I to jest chyba clue. Natomiast tam jest ciekawy u Marzewskiego, że on mówi, że to właśnie, nie wiem, właśnie środowiska pisowskie teoretycznie mogłyby się zdobyć na taki manewr, reset, czy to może złe słowo, ale poprawę stosunków z Rosją i przywołuje te słynne oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego po katastrofie smoleńskiej, zaczynające się od zdania bracia Rosjanie. Są takie chwile, że wszystko się może zmienić o 180 stopni. I on to przypomina, mówi, nie wierzę, że to drugi raz może się powtórzyć, ale nigdy nie należy tracić nadziei. A ja, proszę kolegi, mam w drugiej turze krótko, wracam do poprzednich tych, no nazwijmy, lękowych stanów naszej publicystyki wobec Rosji. I tutaj mam Tygodnik Powszechny, no, który kiedyś, jeszcze w okresie PRL-u, uchodził za, no i był, takim siedliskiem czy organem polskiego realizmu raczej. A to jest właśnie okładka najnowszego numeru. Tygodnik Powszechny obecnie jest, no nazwijmy, takim katolickim dodatkiem do tego koncernu tygodników typu Polityka, Newsweek, Gazeta Wyborcza. I tutaj mam taki, no kuriozalny w sumie, proszę zobaczyć, Agata Kazimierska, no jakaś trzecia liga dziennikarska, no ale w Tygodniku Powszechnym, rosyjskie paczki. No oczywiście chodzi tutaj o domniemane akcje rosyjskich służb, które mają wysyłać paczki po całej Europie, które zawierają, proszę Państwa, jakieś substancje łatwopalne i zapalniki czasowe. Chodzi tutaj o podwarszawskie Jabłonowo, firma kurierska, nadano kilka dni wcześniej paczkę w Wilnie, to samo dnia to sama osoba nadała jeszcze trzy inne paczki, żadna nie wybuchła, ale były tam, proszę Państwa, no właśnie te środki łatwopalne. I oczywiście autorka bierze za poważną monetę, że nie ulega wątpliwości, że ta cała akcja była organizowana przez rosyjskie służby specjalne. Gdy wpadli, chodzi o tych, co wysyłali, w Moskwie pewnie nikt po nich nie płakał, podobnie jak po kilkudziesięciu innych sabotażystów, których ostatnimi miesiącami łapano prawie w całej Europie. I proszę Państwa, to jest taka, jak mantrę się powtarza, że to jest oczywista oczywistość, ale właściwie jakby tak wyłożyć karty, niech udowodnią, kto jest autorem rzeczywistym tych, nie wiem, prowokacyjek, no bo tutaj, mówię, to były bomby, które nie wybuchły, a tu od razu założono, że musi to być Rosja. Mało tego, autorka grzmi, potrzeba solidarnej i stanowczej odpowiedzi całej Europy, bo na razie jesteśmy w defensywie, a prędzej czy później nasze szczęście może się skończyć. Chciałbym zapytać, co to znaczy, jakbyśmy byli w ofensywie
i jaka to ma być solidarna i stanowcza odpowiedź. A może najpierw byśmy się zastanowili, czy tego typu akcje służyłyby, gdyby były, interesom rosyjskim, czy jednak odwrotnie. Ja chciałem zwrócić uwagę, że Rosja zabiega przez cały okres tej wojny o pozyskanie opinii publicznej na Zachodzie z dobrym skutkiem. To mają przeciwko sobie mainstreamowe media, telewizje, wielkie dzienniki, gazety, ale jak się czyta komentarze przeciętnych obywateli państw europejskich pod artykułami na temat wojny na Ukrainie, to tam obraz się rysuje całkowicie inny, nieomal tak jakby jak u nas pod naszymi tutaj programami. A więc jaki cel miałoby to, żeby Rosja działała na swoją szkodę? To znaczy, żeby przeciwstawić sobie opinię publiczną w krajach zachodnich. Absurd. Ale jest ktoś, komu raczej zależy na tym, żeby do takiego rozdźwięku doszło, żeby w Europie mówiono, czas z tym skończyć, tak jak autorka pisze. Solidarna i stanowcza odpowiedź całej Europy. To co? Nie wiem, wyprawa na Moskwę. Więc tutaj kończąc, stwierdzam, że to taki jest poziom polskiego dziennikarstwa. Ona w ogóle nie analizuje tutaj różnych innych opcji, tak jak to przedstawiłem, tylko jest artykuł pełen haseł poprawnych politycznie i przyjęcia za dobrą monetę wszystkiego to, co się na ten temat mówi. Rosyjskie paczki, Agata Kazimierska. Tam rosyjskie paczki, ja przebijam, kolego. Ostatnio całkiem na serio nasza dziarna policja zrobiła sobie konferencję prasową i poinformowała Polaków, że rosyjskojęzyczni przestępcy są problemem w tej chwili w Polsce i walka z tymi rosyjskojęzycznymi przestępcami. A skąd ci rosyjskojęzyczni przestępcy się u nas wzięli? Tego już oczywiście nasi dzielni dziarscy policjanci nie powiedzieli. Szanowni Państwo, powiem szczerze, nie wiem, ale się domyślam. A co do tego wątku, który kolega poruszył, jest oczywiste, że winny jest ten, kto ponosi korzyść, tak? Rosjanie mogliby tylko i wyłącznie na tym tracić. Też nie wiem, kto jest winny, ale też podobnie jak z tymi rosyjskojęzycznymi przestępcami się domyślam, bo to paradoksalnie mogą być ci sami. I jeszcze jedno, szanowni państwo, taka ogólna uwaga. Ja jestem ciekaw w ogóle, czy taka dzielna pani redaktor odróżniłaby Rosjanina od Ukraińca. Jeśli ten Ukraińc by mówił po rosyjsku, to na pewno nie. Ale w ogóle jestem ciekaw, czy odróżniłaby, jeśli mówiłby po ukraińsku od Rosjanina. I wydaje mi się, że nie. I właśnie istota problemu leży w tym, że za ekspertów ludzie robią u nas ludzie całkowicie pozbawieni kompetencji w tych sferach, w których się poruszają, czy o których się wypowiadają. No dobrze, szanowni państwo, skoro mamy różne wątki tajemnicze, to teraz sprawa, która jest jasna i oczywista. Ostatni raz dzisiaj tygodnik do rzeczy, artykuł wstępny Pawła Lisickiego widzimy tutaj. Dlaczego Warszawa milczała? No cóż, dlaczego Warszawa milczała w sprawach ukraińskich, to ogólnie wiemy. Natomiast to, co jest ciekawe w tym artykule, to iż wszystko wskazuje na to, że wkrótce we Lwowie pojawi się w centralnym punkcie miasta nowy pomnik. Będzie tam można oglądać postać Romana Szuchewicza, głównodowodzącego UPA i bezpośrednio odpowiedzialnego za wymordowanie tysięcy Polaków. No, tysięcy to mało powiedziane, panie Pawle. Należy napisać dziesiątek albo i setek tysięcy, wtedy to będzie znacznie bardziej realistyczna liczba. No, może setek to przesadzone, ale prawdopodobnie mamy do czynienia z liczbą znacząco powyżej 100 tysięcy. A zatem, szanowni państwo, tak wygląda wdzięczność Kijowa. Tak wygląda wdzięczność Kijowa za to wsparcie, którego udzielaliśmy i ciągle udzielamy Ukrainie, bo przypominam, że przebywają tutaj ciągle miliony Ukraińców, z czego ciągle setki tysięcy Ukraińców przebywają tutaj na nasz Polaków koszt. Ciągle na nasz koszt naprawiamy ukraiński sprzęt, ciągle na nasz koszt leczymy ukraińskich chorych i rannych żołnierzy. A zatem tak, szanowni państwo, wygląda na bieżąco ukraińska wdzięczność. A wygląda tak, dlatego że westernizacja Ukrainy, jej skierowanie w kierunku zachodnim, jak trafnie wskazuje Paweł Lisicki, nieodłącznie wiąże się właśnie z kultem UPA, wiąże się z banderyzacją i kult tych zabójców, kult tych morderców jest po prostu elementem westernizacji Ukrainy. Czy dało się coś z tym zrobić? Tak, szanowni państwo, powtarzaliśmy już wielokrotnie i możemy powtórzyć jeszcze wielokrotnie. Tak dało się coś z tym zrobić. Nie oglądać się na
tak zwanych sojuszników z Zachodu, tylko twardo realizować własny narodowy interes. Ale rządziły nami wtedy i rządzą obecnie sługi Ukrainy, to jest autorskie sformułowanie pana Jasiny, który był rzecznikiem MSZ-u, ale to sformułowanie przecież doskonale pasuje do postawy, którą przybrał poprzedni rząd i którą niestety odziedziczył po nim rząd obecny. A te pojedyncze zgrzyty, czy to pohukiwanie obecne jednego czy drugiego ministra, no cóż, jak już raz dzisiaj się wyraziłem, musztarda po obiedzie. To tyle, dziękuję bardzo. No właśnie, bo tutaj kolega powiedział, że wdzięczność Kijowa, ale możemy też powiedzieć wdzięczność Lwowa. Ja przypomnę, że merem Lwowa, wdzięczność cudzysłów oczywiście, jest niejaki Andrii Sadowy, fetowany przez polskich samorządowców, polityków jako przyjaciel Polski, a jednocześnie jest to zdeklarowany banderowiec i to taki, no nazwijmy, stuprocentowy. Jeżeli on w tej sytuacji, tam Ukraina ledwie zipie, wie, jakie jest stanowisko Polski w sprawie UPA, pochówków, ekshumacji i gość godzi się, mówię o Sadowym, na to, żeby wybudować w tym czasie pomnik, wielki pomnik Szuchewycza, to jest to na plucie nam w twarz. I nie wiem, Lisicki się spodziewa jakiejś reakcji władz polskich, to chyba nie będzie takiej reakcji. Tym bardziej, że on wskazuje na jedną rzecz. Kult Bandery, ONU, UPA ma przyzwolenia, nawet inspiracje Stanów Zjednoczonych. Na przykład pani Anna Applebaum, która tutaj warczy ciągle o demokracji, prawach człowieka, o zagrożeniu, nie wiem, faszyzmem ze strony Trumpa, jednocześnie mówi, Ukrainie potrzeba więcej nacjonalizmu, no więc większej hipokryzji, a ona wyraża stanowisko dużej części establishmentu amerykańskiego. Więcej nacjonalizmu, czyli więcej pomników tego typu. To jest praźródło, tego też jest tam. Tak, oczywiście zgadzam się z kolegą całej rozciągłości. To Amerykanie, Brytyjczycy, a także siły im podległe, w tym niestety Polacy, w aktywny sposób hodowali ukraiński nacjonalizm. Ukraiński nacjonalizm, który miał mieć ostrze antyrosyjskie, ale ze względów historycznych, oczywistych, ma przede wszystkim ostrze antypolskie. I tego ostrza nie stępią żadne deklaracje czy żadne akty o charakterze strzelistym, ponieważ wynika to z esencji, z samego jestestwa tego nurtu politycznego, dopóki ten nacjonalizm w wydaniu, nazwijmy to, banderowskim na Ukrainie pędzie, dopóty Ukraina będzie antypolska i będzie antypolska właśnie ideologicznie. A zatem, szanowni państwo, dla nas jest to skrajnie niekorzystne i skrajnie niebezpieczne. I reakcji nie będzie. Myśl Polska to ideowa praca i zaangażowanie wielu osób w redakcji. Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej działalności. Można to zrobić tradycyjnie poprzez dowolną wpłatę na konto Fundacji Narodowej imieniem Romana Dmowskiego lub stawiając nam symboliczną kawę przez portal Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dziękujemy. A ja w trzeciej rundzie przechodzę, uwaga, do tematu, który no, wszystkich zajmuje, czyli wyborów w Stanach Zjednoczonych. Ale oczywiście nie komentujemy na razie, nie pokazujemy artykułów, które mówią, kto wygra. Natomiast ja znalazłem w tygodniku Polityka, to jest okładka tygodnika Polityka, oczywiście związki partnerskie, czyli wieczne oczekiwanie, świadczy to, zresztą ta okładka o tym, w jakim kierunku polityka zabrnęła. Ale zainteresował mnie wstępniak redaktora naczelnego Jerzego Baczyńskiego, Trampolina. To jest taki fiszenrów słowny, Trump, Polina. Dla kogo to jest Trampolina, ten Trump? Otóż już w Lidzie Jerzy Baczyński mówi, Czarnek jest takim lokalnym mini-Trumpem, a w każdym razie na niego jawnie pozuje. Rubaszny, chamski, agresywny, rechotwórczy, a przy tym demonstrujący swoją religijność, patriarchalną rodzinność, narodowy szowinizm. Zwycięstwo Trumpa w Stanach byłoby potwierdzeniem skuteczności takiej metody. Z grubej rury to jest główny artykuł, znaczy główna teza tego artykułu. Ja bym chciał tutaj spytać pana Baczyńskiego w kontekście poprzedniego tematu, czy potępi skrajny szowinizm na Ukrainie. Raczej nie. Jest to gazeta czy tygodnik, który jest wyznawcą tej opcji, którą prezentuje na przykład małżonka Radosława Sikorskiego. Ukrainie potrzeba więcej nacjonalizmu. Natomiast cały artykuł oczywiście służy temu, żeby pokazać, zresztą Anna Applebaum jest bohaterką tego artykułu, to jest niby komentarz, ale taki duży.
albowiem Rosja, faszyzm, tyrania zagraża nam ze wszystkich stron. Na przykład wybory Gruzji zostały uznane jako skuteczną akcję Władimira Putina, który poprzez wyborcze manipulacje, oszustwa, przede wszystkim zmasowaną propagandę siejącą strach, że zwycięstwo demokratów oznacza wojnę z Rosją i los Ukrainy. No nie wiem, czy akurat to jest teza błędna. Dalej omawia też wybory, proszę Państwa, w Mołdawii, gdzie było to samo według niego, tylko tam zakończyło się trochę lepiej. BRICS to było spotkanie dyktatorów, którzy, uwaga, mówią o tym, deliberowano głównie o tym, jak przeciwstawić się ekonomicznej i technologicznej dominacji USA i UE, przy czym słowo dominacji jest w cudzysłowie. A więc autor uważa, że nie ma czegoś takiego jak ekonomiczna i technologiczna dominacja USA i UE. Ja bym dodał jeszcze ideologiczna, bo chodzi o imperium LGBT, to jest ideologia obecnego Zachodu. A niewątpliwie te kraje, które były w Kazaniu na szczycie BRICS, raczej nie są chętne przyjmowaniu tych wzorców. Ale to dla niego wszystko jest dowód, że rację ma Anna Applebaum, która opublikowała taką książkę. Pewnie kolega nie czytał, ja już ją przejrzałem, Koncern Autokracja, gdzie jest oczywiście te same tezy, że zewsząd zagrażają faszyści, dyktatorzy i że to jest koncern, który jedynym celem jest sojusz władzy i biznesu. Czyli tam nie ma żadnej idei, tylko sojusz władzy i biznesu. Do tego zalicza, uwaga, do tego koncernu Autokracja zalicza też Elona Muska i oczywiście Donalda Trumpa. Elon Musk jest szczególnie niebezpieczny, dlatego że platforma X, dawny Twitter, kupiona przez Muska i za 44 miliardy dolarów, jest to najsilniejsze dziś narzędzie urabiania opinii publicznej. Czyli proszę Państwa, to we wszystkich publikacjach tych, nazwijmy, liberalnych na Zachodzie się ciągle powtarza, ale taki jest, no nie ma wniosku, kropki nad i, że w zasadzie trzeba by ten X zlikwidować, bo on psuje nam szyki, krótko mówiąc, zamknąć albo zastosować cenzurę. To się przewija prawie w każdym artykule. Twitter, czyli X i Elon Musk zagrożeniem dla demokracji. No i na końcu jest, proszę Państwa, oczywiście z tym Czarnkiem, nie wiem jaki jest kolegi stosunek, bo po tym, jak on napisał, że to jest rubaszny, chamski, agresywny, rechotwórczy, a jednocześnie demonstrując swoją religijność, patriarchalną rodzinność, to jest jako zarzut, patriarchalna rodzina i narodowy szowinizm. To tak się zastanawiam, czy jakby Czarnek jednak wystartował, a nie ten nieszczęsny Nawrocki, to może bym się skusił na tego chamskiego i agresywnego, rechotwórczego, narodowego szowinistę. I oczywiście koniec jest taki, że zwycięstwo Trumpa da tutaj takim kandydatom jak Czarnek złapią wiatr w żagle. Nie wiem, czy to są tylko strachy, bo nie wiem, jak się wybory zakończą, ale w każdym bądź razie ten artykuł wstępny pokazuje na stan umysłu szeroko pojętych elit salonu oraz elit liberalnych, które z jednej strony no, mają poczucie, że Zachód jest dominujący dalej, ale jednocześnie tak jakby żyli w oblężonej twierdzy, nie są pewni tego, że ich idea czy też ich koncepcje są powszechnie przyjmowane, więc szukają wszędzie dziury w całym, teorie spiskowe, takie jak właśnie przedstawił tutaj Baczyński. Czy kolega się skusi na Czarnka, czy raczej odkładamy to? Czy się skuszę na Czarnka, to jeszcze zobaczymy. Ja przede wszystkim nie wierzę, że Czarnek wystartuje w tych wyborach jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości, czyli w ogóle. No a poza tym zobaczymy, co nam tutaj zaserwują inni liderzy partyjni, bo nie czarujmy się, że takie gremia będą decydować. W Polsce nam partyjność wyraźnie dryfuje w kierunku autokracji partyjnej. A zatem zobaczymy, co liderzy partyjni nam przygotują na te wybory, aczkolwiek może być to, szanowni państwo, wybór tragiczny. Ja jednak zwracam uwagę na dwa inne wątki. Najpierw z tą Anną Applebaum, bo kolega mnie tutaj wywołał. Ja tam książkę mam na długiej liście do przeczytania, ale tak się składa, szanowni państwo, że nie jestem w stanie czytać książek na bieżąco, mimo że czytam je cały czas i to dość szybko. Czekam sobie na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, no bo jeśli demokraci wygrają, to co głosi Anna Applebaum będzie dla nas bardzo ważne, bo to jest wykładnia tego, co oni robią i zapewne planują robić dalej. Jeśli natomiast
Natomiast przegrają, no to cóż, wtedy książka żony pana ministra Sikorskiego niestety spadnie na dalsze pozycje, jeśli chodzi o moją prywatną listę książek do przeczytania. Natomiast jeszcze jeden wątek interesujący o tych wyborach w Mołdawii, bo ja próbowałem znaleźć cokolwiek o wyborach w Mołdawii. Nikogo to nie interesuje w Polsce. Wyborami Stanów Zjednoczonych żyją wszyscy, a wybory w Gruzji wspomniane tyle o ile. Wybory w Mołdawii praktycznie w ogóle, jeśli już to gdzieś na dalszych stronach dzienników. Nikt nie zauważył, że te wybory w Mołdawii są mniej więcej tak demokratyczne jak plebiscyt na Śląsku. Mianowicie mogą tam głosować najróżniejsi ludzie, którzy już z Mołdawią mają niewiele wspólnego, bo mieszkają poza jej granicami od grubych lat czy nawet dekad. A zatem tutaj, szanowni państwo, w związku z tym, że wygrała właściwa opcja, były to wybory rzecz jasna demokratyczne i potwierdziły wielką wartość demokracji. Natomiast w wyborach gruzińskich, gdzie wygrała niewłaściwa opcja, wybory były sfałszowane, niedemokratyczne i cały wolny świat liczy na to, że ulica poradzi sobie z wynikiem tych wyborów. Ulica rzecz jasna już solidnie opłacona z zachodnich pieniędzy. Ach, jakże wspaniale wspiąć się na piedestał doskonałości świata zachodniego. No tak, szanowni, to państwo wygląda cynicznie, w sposób przepełniony taką właśnie prymitywną hipokryzją, ale tak właśnie jest. No dobrze, szanowni państwo, teraz mój tekścik nie będzie nie będę go przesadnie eksploatował. Widzimy tutaj tygodnik Newsweek i jego okładkę. Newsweek żyje wyborami w Stanach Zjednoczonych. Pan Michał Szatkowski, pełniący obowiązki redaktora naczelnego, zazwyczaj jest zaszczycana z jednostronnicowym wstępniakiem, a tymczasem trzy bite strony. Ja nie będę tego państwu cytował w szczególnie obszernych fragmentach, ale może chociaż początek. Szklana pułapka 2024. Donald Trump jest wpatrzony we Władimira Putina. To fakt. Samo to powinno wystarczyć, by w amerykańskich wyborach prezydenckich zobaczyć wydarzenie o kapitalnym znaczeniu także dla Polski. I co widzimy, szanowni państwo, na tym obrazku? Harris, Freedom, no nie, no wspaniałe po prostu. Musimy głosować na Kamalę Harris. Hola, hola, panie redaktorze naczelny, panie pełniący obowiązki redaktora naczelnego w zasadzie, panie Michale Szatkowski. Nie wiem, czy się pan zorientował, ale my tu w Polsce na nikogo nie głosujemy, bo to nie są nasze polskie wybory. A czytając pana teksty, można odnieść zupełnie przeciwne wrażenie, że to są wybory jak najbardziej polskie. Zresztą takie samo wrażenie można odnieść czytając zamieszczony już zaraz poniżej tego niezwykle wręcz gargantuicznego, rozbuchanego artykułu wstępnego wywiad, rozmowa z Żakiem Rupnikiem. Rozmawia pan Maciej Nowicki, czekając na Trumpa, i też zaczynamy od razu jak u Hitchcocka. Nikt nie wyobraża sobie, że artykuł 5 NATO zostanie zniesiony, ale jeśli wygra Trump, wystarczy, że napisze tweeta. I dalej w tym samym tonie, szanowni państwo, trzy strony tekstu. Tekstu, który nie jest tak infantylny jak artykuł wstępny pełniącego obowiązki redaktora naczelnego, no ale też o przesadną mądrość nie ma go co oskarżać. Tu mamy raczej wykład tych, nazwijmy to, europejskich, globalistycznych elit, która wskazuje na to, kto w Stanach wygrać powinien, bo to będzie dobrze, kto wygrać nie powinien, bo to będzie strasznie źle. No i co dalej z naszą bezcenną Ukrainą? I tutaj państwu uchyla rąbka tajemnica, mianowicie jeśli Stany się wycofają, to Europa będzie musiała wziąć na siebie cały ciężar dalszego wspomagania Ukrainy. Cudownie, wcale, szanowni państwo, cudownie. Mam pełen wykład postawy tak zwanego salonu. Postawy, która jednocześnie jest infantylna i służalcza. Wyjątkowo niesympatyczne wrażenie wywarła na mnie lektura tego numeru Newsweeka. No, może nie wszystkich tekstów, bo ja tam znalazłem parę ciekawych, na przykład Krzysztofa Wargi, którego dzisiaj nie będziemy omawiać, ale to jest zarówno ten wstępniak w polityce, jak i tu w Newsweeku, to jest ta sama, no nazwijmy, opcja. To znaczy ci ludzie się tak identyfikują z jedną opcją w Stanach Zjednoczonych, że no to już obrzydzenie, to są gazety ukazujące się w Polsce, no ale wiemy, że niestety czy stety to nie są gazety polskie, tylko finansowane z zagranicy, o czym czytelnik w Polsce nieraz zapomina, ale oni tak jakby, jak my byśmy tutaj w Polsce też głosowano. Oni najchętniej by wezwali Polaków do głosowania na Kamalę Harris, bo to cały świat się zawali, jak ona nie wygra.
No i oczywiście w tle Władimir Putin. Ale jest to wszystko bardzo prymitywne, no ta cała ich argumentacja. A tutaj jeszcze wracają do Mołdawii, bo kolega powiedział, że nikt się nie interesuje. Nie, zainteresowanie było, bo tam według nich Rosja też mieszała, chociaż te dowody były takie sobie. Niejaki Tobiasz Boheński, który przecież jest jednym z rozważanych nazwisk na kandydata na prezydenta z ramienia PiS-u, dzisiaj miał korespondację, miał rozmowę w TOK FM. On był obserwatorem na tych wyborach. No i mówił to samo, co ci Baczyński i ten z Newsweeka. Na tej samej fali nadawał. Proszę państwa, to, że Zachód ordynarnie również wpływał na te wybory, to on uważał za oczywistą oczywistość. No więc jeżeli w Polsce opcja, no nazwijmy pisowska, akurat w tych kwestiach, po prostu mówi to samo, co salon liberalny i globalistyczny, no to gdzie my jesteśmy? Kolego, no już dawno ustaliliśmy, że opcja pisowska w tych najbardziej żywotnych geopolitycznych kwestiach mówi dokładnie to samo, co druga strona. Oni potrafią się różnić w obszarze ornamentyki. Często jest to bardzo pozorne zróżnicowanie. Jak widzimy, Donald Tusk potrafi z dnia na dzień zmienić maskę i z liberała zamienić się w narodowego radykała. I w ogóle nikogo to nie razi, nikomu to nie przeszkadza. Przed chwilą całe to towarzystwo proplatformiane płakało, jak to Polacy, szczególnie Polska Straż Graniczna zachowuje się nieludzko wobec tak zwanych uchodźców na granicy z Białorusią, a teraz to same towarzystwo ustawione, że tak powiem, przez właściwe media we właściwym kierunku gotowe było wydawać rozkazy, żeby strzelać do tych ludzi. Więc tak, szanowni państwo, wygląda polska debata publiczna, pozbawiona jakiegokolwiek tutaj głębszego przesłania. Strony sporu politycznego różnią się tylko i wyłącznie pozornie, dlatego ja z wielką niechęcią omawiam te wszystkie teksty dotyczące tak zwanego bieżącego życia politycznego, bo jak dla mnie te teksty są po prostu o niczym. No tak, ale trzeba trzymać rękę na pulsie. A ja akurat, proszę kolegi, bo kolega mówił o tym Newsweeku, ale ja znalazłem ciekawy artykuł, z którym się zgadzam. Proszę zobaczyć, to jest okładkę, to już chyba pokazywaliśmy. Andrzej Stankiewicz w felietonie Polityczne Złoto, Szukanie zdrady Macierewicza. To jest oczywiście w kontekście tej komisji do spraw wpływów rosyjskich. Myśmy o tym dyskutowali w programie Minął Tydzień, więc nie będę mówił. Ale jaka jest główna teza tego komentarza? Otóż teza jest taka, że o ile tak zwana komisja Tomczaka, Cezarygo Tomczaka, który wiceministra obrony narodowej, przedstawiona przez Kosiniaka-Kamysza o działalności tak zwanej podkomisji smoleńskiej, była miażdżąca, o tyle raport do spraw wpływów rosyjskich przedstawiony przez generała Stróżyka jest humbugiem. Niczego nie udowodniono, a dało paliwo Antoniemu Macierewiczowi, który był no, przyparty do muru poprzez ten raport MON-u na temat, co on tam wyprawiał w Komisji Smoleńskiej. A tutaj nagle, proszę państwa, generał Jarosław Stróżyk, który przedstawił ten raport dosyć ogólnikowy, dał paliwo Antoniemu Macierewiczowi, bo nikt już teraz nie dyskutuje o Komisji Smoleńskiej, tylko wszyscy mówią o raporcie Stróżyka. No i on kwestionuje podstawową tezę. Mówię o Stankiewiczu. A mianowicie, jeśli Stróżyk, cytuję, ma dowody na kremlowskie macki we wszystkich tych sprawach, przedstawionych tam jako dowód na wpływy rosyjskie, to powinien pokazać konkrety i skierować doniesienia do prokuratury. Nie zrobił tego. Czyli nie ma dowodów, ale żeby coś po tym występie jednak zostało, to skierował jedno zawiadomienie na Macierewicza. Jedno, ale za to jakie? Otóż dotyczy ono wycofania Polski z programu zakupu samolotów cystern tankujących myśliwce podczas lotów. To także sprawa znana od lat. Znów żadnych ruskich wpływów Stróżyk tu nie pokazał. Sam zresztą zasugerował, że Macierewicz kierował się niechęcią do europejskich partnerów, z którymi mieliśmy wspólnie tankować. Oczywiście, możemy oczywiście wspólnie tankować w innym sensie, ale to tak zabrzmiało, że wspólnie tankować. Rzecz jasna, nie wszystko Stróżyk powiedział, może, bo część spraw jest objęta tajemnicą, ale to, że złożył tylko jedno zawiadomienie do prokuratury, pokazuje, że za zasłoną tajemnic nie znalazł nic, co kwalifikowało się na śledztwo. Ja tu się zgadzam z autorem. Ten cały raport generała Stróżyka był humbugiem. Potem się okazało, że on sam
nie przewidywał rosyjskiego ataku na Ukrainę, ale te działania Macierewicza na początku jego kadencji były ewidentnie wymierzone w państwa Europy Zachodniej. Ja przypomnę sprawa Karakali i tutaj te cysterny, no jakaż to, o co tutaj wpływy rosyjskie, gdzie miałyby działać. Więc tak to wygląda. Ja myślę, że to sprawia, że Platforma Obywatelska trochę się zaplątała we własne nogi. To znaczy, polując na Macierewicza, stosuje nieraz metody, które no, stoją w sprzeczności z celami, które chce osiągnąć. Ale to jest taka mania, że musimy go dopaść, czy musimy PiS dopaść. I czasami wychodzą takie sprawy jak ta. Antoni Macierewicz rzeczywiście odzyskał, chociaż ostatnio, proszę kolegi, wpadł, bo przekroczył tam gdzieś przepisy ruchu drogowego w Warszawie i 27 punktów, więc to jest dla niego poważniejszy problem niż raport komisji Stróżyka. Tak to tutaj odbieram, ale nie wiem, czy kolega się zgodzi z główną tezą Stankiewicza, że bardziej go pogrążał raport w sprawie komisji, podkomisji smoleńskiej niż ten ostatni. Zgadzam się z tą tezą, kolego, ja tą tezę rozwinę. Ten ostatni raport to jest tak naprawdę wiatr w żagle dla Macierewicza, ponieważ on teraz może przedstawić się jako ofiara. Tak? Ten raport jest w oczywisty sposób idiotyczny, wszyscy to wiedzą łącznie ze stroną, nazwijmy to, rządowo-koalicyjną. W związku z powyższym ciężko będzie z takim przedstawieniem się Macierewicza polemizować w jakiś sposób, czy kontrargumentować. Dopóki były twarde dowody na to, że Macierewicz marnował gigantyczne publiczne środki w swojej podkomisji na jakieś zupełnie idiotyczne rzeczy, to było coś, co rzeczywiście go marginalizowało w życiu publicznym, to był temat nie do obrony. Zresztą Macierewicz dzięki temu, między innymi dzięki temu, został zmarginalizowany także w swoim środowisku, w swoim stronnictwie politycznym. Natomiast obecnie będzie się on przedstawiał jako ofiara, co daje mu szansę na powrót do głównego nurtu polityki. Nie widzę w tym nic korzystnego, bo uważam Macierewicza za osobę szkodliwą dla polskiej polityki i to szkodliwą konsekwentnie gdzieś tam jeszcze od głębokich lat 90., które ja pamiętam jako bardzo młody człowiek, kolega też jako młody, ale nie aż tak młody z natury rzeczy. I zgadzam się z kolegą, że ten tekst jest niezły, podobnie jak tekst Wargi, no ale zapłacenie prawie 13 zł za dwa teksty, to jednak, szanowni państwo, jest gruba przesada i mój poznański portfel by tutaj straszliwie na tym ucierpiał. Mówi się, że Poznaniacy mają rzekomo węża w kieszeni, ja tego węża nigdy w swojej kieszeni nie znalazłem, ale jeśli by się znajdował, to przy takim wydatku straszliwie by mnie pokąsał. No dobrze, szanowni państwo, ostatni z moich tekstów na dzisiaj, nie było jeszcze przeglądu, a lubię sobie przegląd poczytać, więc tym razem coś z przeglądu, chociaż niekoniecznie będę bardzo pozytywnie ustosunkowany do tego tekstu, który tu państwo widzicie. Męczeństwo księdza Olszewskiego, tekst autorstwa Andrzeja Sikorskiego. Od dłuższego czasu ten temat żyje, ale żyje głównie w mediach mocno upartyjnionych, właśnie jako element tej, nazwijmy to, wojny polsko-polskiej, a zatem był to raczej taki temat, który omijałem szerokim łukiem. Obecnie, kiedy ksiądz Michał Olszewski został już wypuszczony z aresztu, możemy pochylić się nad nim bez zbędnych emocji, przeanalizować, o co rzeczywiście w sprawie chodziło. Liczyłem, że taki tekst znajdę właśnie w skądinąd lubianym przeze mnie tygodniku Przegląd, ale nieco się przeliczyłem, ponieważ Andrzej Sikorski uprawia dziennikarstwo bardzo mocno zaangażowane. Dam Państwu próbkę, cytuję. Gdyby ksiądz Michał Olszewski został oskarżony o pedofilię czy przemyt narkotyków, pewnie nie stawałby tak chętnie w jego obronie. Ale ma on to wyjątkowo szczęście, że uczestniczył w zakrojonym na szeroką skalę procedurze przestępczym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, nad którym patrona sprawowali wpływowi politycy Zbigniew Ziobro i jego zastępstwa w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski. Ten drugi ma postawione zarzuty i uchylony immunitet, ale na razie skutecznie unika aresztu. Dodajmy, że w tym rozkradaniu publicznych pieniędzy brało udział wielu polityków i działaczy suwerennej Polski. Oni również są na celowniku prokuratury. Takie doborowe towarzystwo zapewnia Olszewskiemu medialny parasol ochronny. No, jak widać, nie do końca. To, co mnie zadziwia, szanowni państwo, i to zadziwia mnie na serio, to kategoryczność stawiania zarzutów. Bo co innego pisać, że ktoś jest oskarżony, że ktoś usłyszał zarzuty, że ktoś jest zamieszany w sprawie, a coś innego pisać wprost, że jest winny.
Ja, szanowni państwo, nie darzę tutaj szczególnym zaufaniem ani księdza Michała Olszewskiego, ani tych środowisk politycznych, z którymi jest związany, żeby zostać przy bardzo ogólnikowych określeniach. Jednak nie mając szczegółowej wiedzy, nie odważyłbym się na tak kategoryczne stwierdzenia, chociażby ze względów procesowych, ale także ze względów formalnych. No bo mamy w Polsce, szanowni państwo, domniemanie niewinności, do którego ja podchodzę całkiem na serio. A zatem dopóki ksiądz jest oskarżony, to jest jedynie oskarżony. Wielokrotnie zdarzało się tak, że oskarżeni byli przez sądy uniewinniani, a zatem w świetle prawa, wielokrotnie także faktycznie w świetle, że tak powiem, ludowej sprawiedliwości byli po prostu niewinni. Zdarza się, że prokuratura postawi zarzuty komuś niewinnemu, szczególnie jeśli w tle jest bardzo ostra walka polityczna. A zatem autor albo posiada wiedzę, o której nie wiemy, którą zdobył w jakiś sposób, to samo w sobie jest interesujące, bo skąd mógł taką wiedzę zdobyć, jeśli nie z prokuratury na przykład, albo z szeroko rozumianych służb, albo też pozwala sobie na zbyt kategoryczne stwierdzenia. Jeśli posiada tą wiedzę z takich źródeł, jakich podejrzewam, że może ją posiadać, czyli po prostu był to kontrolowany zupełnie przeciek ze strony którejś z polskich służb albo ze strony prokuratury, no to znaczy, szanowni państwo, że obecna władza stosuje już dokładnie te same praktyki, które stosowała władza poprzednia. Bo przypominam, że tak zwani dziennikarze, dziennikarzami ich nie nazwę, z Gazety Polskiej też swego czasu posiadali różnego rodzaju tajną wiedzę operacyjną. Tutaj było enigmatyczne określenie, że zdobyli tą wiedzę albo weszli w posiadanie wiedzy. No tak, ale posiadali wiedzę operacyjną, którą powinny posiadać tylko służby. I obecnie są również dziennikarze, którzy posiadają wiedzę, która nie jest w obszarze, nie jest w zakresie wiedzy posiadanym przez większość obywateli. Jak wspominałem, jestem daleki od apoteozy księdza Olszewskiego, od uznania, że jest on niewinny, ale uważam, że o jego winie bądź niewinności powinien rozstrzygnąć sąd. Przy całej ułomności i niedoskonałości procedury sądowej dałoby to mu przede wszystkim szansę do obrony. To, co mnie uderzyło, to pewne takie obśmiewanie istoty aresztu wydobywczego. Bo Olszewski wskazuje, że areszt, w którym się znajdował, był aresztem wydobywczym. I szanowni państwo, wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście był to areszt wydobywczy. Powiedzmy sobie szczerze, że Michał Olszewski jest pionkiem. Pionkiem w tej bardzo skomplikowanej, ostrej grze, w której poluje się na dużo ważniejszych zawodników, na dużo grubsze ryby. A zatem istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że został on aresztowany i utrzymywany w areszcie właśnie w formie aresztu wydobywczego, czyli takiego aresztu, w którym aresztowany ma, wyrażę się brzydko i slangowo, sypnąć potencjalnych współwinnych czy głównych winnych. I to jest, szanowni państwo, już praktyka absolutnie niedopuszczalna. Niedopuszczalna z punktu widzenia formalnego w polskim systemie prawnym, ale niedopuszczalna także z punktu widzenia etycznego. Po prostu jest to praktyka nieetyczna. Ja nie wierzę, że ksiądz Olszewski był torturowany. Wierzę natomiast, że był przetrzymywany w areszcie wydobywczym, który zdarza się w Polsce notorycznie, nie tylko w tej sprawie. I tutaj, niezależnie od tego, jakie mamy barwy polityczne, czy jaki jest nasz stosunek do Kościoła katolickiego, czy do samego księdza Olszewskiego, albo do tej niewydarzonej partii, jak tam się nazywała, Zbigniewa Ziobry, to w tej kwestii powinniśmy wszyscy, ludzie, którzy uważają się za uczciwych, mówić jednym głosem, że na pewne praktyki niezgodne z prawem praktyki stosowane przez polski aparat sprawiedliwości nie powinniśmy się godzić. A zatem zabrakło mi tutaj takiej kropki nad i w tym tekście. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To ja tylko krótko. Ja nie uważam, że Przegląd otrzymał te przecieki z prokuratury czy skądinąd, bo on nie jest w układzie tym, nazwijmy, rządowym. Gazeta Wyborcza dostaje pewnie takie. Tam Piotr Czuchnowski jest takim tropicielem i zna takie szczegóły, że normalny dziennikarz do tego by nie dotarł. Tak, rzeczywiście Gazeta Polska korzystała też z materiałów tajnych IPN-u, MSW. Czyli to jest praktyka od lat w Polsce stosowana. Chciałem też zwrócić uwagę, że na temat niektórych rzeczy nie ma przecieków, żeby wspomnieć o sprawie pewnego mecenasa, bo na jego temat jakoś nikt nie publikuje, dlatego że to nie jest politycznie w tej chwili słuszne. A dlaczego księdza Olszewskiego? Ja nie wierzę, że on taką wiedzę posiadał, że chcieli areszt wydobywczy zrobić. Moim zdaniem to była odpowiedź na skrajnie antyklerykalne nastroje w koalicji rządzącej, głównie na Lewicy i w Platformie. Wsadzamy nawet księży.
To chciał pokazać. Patrzcie, nie boimy się, nawet księdza żeśmy wsadzili. Tylko, Kolega, że potem. o ile pomysł z aresztem wydobywczym jest po prostu ponury, o tyle jeśli kolega ma rację, ja rozważałem ten scenariusz również, to jest to po prostu scenariusz przerażający, bo to oznacza, że przekroczyliśmy już granicę pomiędzy państwem niedoskonałym, ale jednak państwem mieszczącym się w ramach jakichś elementarnych praw, a państwem, które już jest autorytarne, czy wręcz totalitarne. W związku z powyższym za chwilę każdy z nas będzie mógł spodziewać się, że zostanie ofiarą po prostu tego typu praktyk. Ale tak już jest i to od wielu lat. Na przykład te o 6 rano i od razu wszystkie media są. Skąd te media wiedzą, że o 6 rano u kogoś tam będzie rewizja? No proszę kolegi, no przecież i nikt nad tym się nie zastanawia, ale gardłować, że demokracja jest zagrożona w wielu krajach, w Mołdawii, w Gruzji, tak to tak, ale najpierw swoje podwórko zróbmy. Jeszcze jedną tu chyba miałem sprawę, tak, a nie, no to by było wszystko. Na ten temat, znaczy wszystko nie, bo jeszcze nas czeka, a teraz chyba przejdziemy do ostatniej rundy Michałków. Ja tak szukałem rysunku, żeby Państwu pokazać, no i znalazłem, ale tym razem nie będzie to rysunek, który mówi, powiemy, o, bardzo celnie, ponieważ jest to rysunek ośmieszający, no nazwijmy, sceptycznie nastawionych do idei sztuki nowoczesnej. Proszę zobaczyć, to jest Newsweek, Sawki, rysunek Sawki, mamy ten słynny to słynne Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, czyli ten klocek taki biały, który kosztował 700 milionów złotych i moherowe berety, bo widzimy starszych ludzi z beretami z antenką i konkluzja jest taka, czy wniosek tych osób. Nasz Zenek nigdy by w czymś takim nie zaśpiewał. I teoretycznie pewnie zwolennicy salonu rechotają, ale ja uważam, że jest to całkowicie chybiony wniosek, czy chybione trop pana Sawki. Po pierwsze, Zenek wcale nie był idolem moherowych beretów, bo oni wolą inną muzykę. Zenek był głównie fetowany w środowisku bardziej młodzieżowym. Wystarczy pokazać, kto przychodził na jego koncerty. Ale drugi chybiony strzał to jest takie, że ciemny lud nie rozumie istoty sztuki nowoczesnej. Otóż ja informuję, że ja też nie rozumiem. Uważam to za przejaw no, takiego, jakby to powiedzieć, zadufania tej inteligencji takiej postępowej, która uważa, że to jest bardzo dobrze, żeby się zachwycać sztuką nowoczesną, nawet wiedząc, że nie wiedzą o co chodzi. Zresztą to jest osobny temat. Więc tutaj w tym rysunku mamy jakby dwa przesłania i oba fałszywe. Nie wiem, czy kolega oglądał ten budynek. Podobno 50 tysięcy ludzi oglądało, mimo że tam nie ma nic do oglądania, proszę kolegi. Ale taka siła oddziaływania, że mamy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, coś rzucone w wyzwaniu tej tradycyjnej kulturze, którą trzeba wdeptać i te 50 tysięcy ludzi tam było i się zachwycało jakimiś okularami, które ktoś zgubił. No to już może przesadzam, ale tak należy to brać pod uwagę. No wie kolega, jakby mi kolega dobrze zapłacił, to ja mogę taką sztukę nowoczesną codziennie tworzyć, to w ogóle może już ją tworzę, tylko jeszcze po prostu jej nie nazwałem sztuką nowoczesną. A tak na serio, ten rysunek to raczej transmisja kompleksów twórcy i całego tego środowiska niż stanu faktycznego, bo wiecie państwo, nie ma większego dramatu niż człowiek wykształcony ponad własną inteligencję. Jak patrzę na ten cały warszawski salonik, to właśnie widzę takich ludzi wykształconych ponad własną inteligencję, którzy usiłują na siłę być kimś ważnym, mądrym, europejskim, ba, światowym, a w związku z powyższym wystarczy im pokazać, co ma być właśnie takie nowoczesne, europejskie i światowe i oni gotowi są rzeczywiście nad każdą najbardziej kuriozalną bzdurą się tutaj pochylić z wielką atencją. No jest to śmieszne, co tu dużo mówić, ten budynek jest szkaradny, jeśli to jest szkaradny, nazwijmy rzeczy po imieniu. Wiecie państwo, od dłuższego czasu mnie kusi, żeby odpytać redaktora Iwickiego pod temat piękna, to mało medialny temat, ale kiedyś się definicje piękna i dobra w klasycznej cywilizacji, naszej klasycznej cywilizacji, były z sobą nieodłącznie, nieodrodnie połączone. No ale to temat na zupełnie inną, poważną dyskusję, a nie na Michałki. A ja w ramach Michałka również mam Michałek obrazowy. Widzimy, szanowni państwo, tutaj ilustrację
Bąkowskiego. Podejrzewam, że ten starszy pan, który siedzi przy biureczku tyłem, to jest prezes wszystkich Polaków Jarosław Kaczyński, a przed nim jacyś panowie wyczyniają cyrkowe sztuczki, i tymczasem gospodarz mówi: wystarczy następny. Jak mniemam, to kandydaci na kandydata na prezydenta. Cóż, miejmy nadzieję, że w końcu któryś z kandydatów uczyni na tyle interesującą sztuczkę, że zainteresuje prezesa, może nawet jego kota. I wtedy przekonamy się, kogo w wyborach prezydenckich wystawi Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, bo to rysunek oddający sytuację, która jest w PiS-ie, chociaż ja uważam, że albo rzeczywiście prezes jeszcze nie wie, na kogo postawić, albo już wie i się bawi tą sytuacją, bo i taka możliwość istnieje. Dzisiaj Kolego, te... prezes jest do tego zdolny. Nie wiem, czy kolega pamięta, kiedy przyniósł do Sejmu Atlas Kotów. To jest po prostu ten rodzaj człowieka. No właśnie, ale oczywiście poważnie mówiąc, to wszyscy czekają na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych i w zależności od tego, kto wygra w Stanach Zjednoczonych, będą dopasowywać kandydatów. To też świadczy o tym, w jakim położeniu jest obecnie Polska. Tak, w położeniu w istocie rzeczy to jest pozycja horyzontalna, szanowni państwo. I to mówił też któryś z kandydatów na kandydatów. Nie będziemy mówić, który. A dzisiaj to już wszystko, bo żeśmy chyba troszkę przekroczyli. Był to program Przegląd Prasy TV Myśl Polska w składzie Przemysław Piasta z Biblioteki Raczyńskich. Dziękuję bardzo koledze, dziękuję bardzo państwu. Jan Engelgard, Biblioteka w Nieborowie. Widzimy się za tydzień.